16 lutego 2019 roku w Zajeździe pod Dębem odbył się charytatywny bal karnawałowy na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Na bal przybył też znany z serialu Pierwsza Miłość Michał Misiek-Koterski. W czasie imprezy odbyły się też licytacje, które prowadził Michał Koterski oraz prezenter telewizyjny Arek Braxton. Jedną z nich była wylicytowana przez panią Agnieszkę płyta zespołu Air Max. Gratulujemy pani Agnieszce licytacji płyty z wizerunkiem Miśka Koterskiego i autografami Miśka oraz zespołu. Pokaźna suma trafiła na konto Fundacji Możesz Więcej. Dziękujemy wspaniałym gościom za wspólną zabawę podczas naszego koncertu i zapraszamy na kolejne. Przecież to normalne, że masz swoje zdanie. Mogę kochać ciebie w nocy.